Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po długiej przerwie na YouTubie dosyć w grze Loop Hero. Więc tak, na wstępie dzisiaj może warto byłoby wspomnieć, jakie mamy plany. Otóż dzisiaj budujemy 3 wieże, bo na tyle nas stać. O czym, jak już załatwimy kwestię zbudowy wież, idziemy polować na bossa w rozdziale 4. Uda się? Super. Nie uda się? No cóż, trudno. Ale przynajmniej nagromadzimy surowce. A póki co oczywiście dialog. A, co za ładna struktura. Wytrzymała. Jest reliable. Nie pamiętam znowu znaczenia. Ma na niej polegać. Dosyć przydatne coś tego typu. Czemu nie zawodna? Nie wiem, jak to jest. Powtarzam to sobie w kółko i w kółko. Nawet prawie w ciebie wierzę w tym momencie. Moi chłopcy trochę widzieć już dosyć dobrze w tej czarnej mgle. Będą cię wspierać w bitwie. Gdziekolwiek bełty kusznicze są w stanie sięgnąć. No i cywile będą lepiej spać w nocy. Mogę zagwarantować ich. Chciałem im bezpieczeństwo. Dobra. Więc mam taką wieżyczkę i... O! Można ją ulepszyć. Okej, dobra, powiem szczerze, to fajne. Ale zanim to mówię, postawimy po prostu 3 wieże. Dobra robota. Więcej wieży oznacza więcej żołnierzy. Więcej żołnierzy oznacza więcej strzał. Więcej strzał oznacza więcej strzał. Okej, czyli takie głupiutkie dialogi, ale okej. Jak mówię, 3, potem 4 tutaj dostawię. Tym razem bez dialogu i tak. W sumie, jeśli tutaj już zobaczyliśmy teraz coś takiego, to może warto byłoby też właśnie pozbierać materiał na ulepszenie. Ale tak, zanim coś, to jeszcze... może warto pokazać, z czym idziemy. Mam taki zestawik, stworzony stricte pod wojownika, z dużą szansą na zbieranie żywności. I mniejszą na inne rzeczy. Może być warto, może nie. Ale powiem wam szczerze, jeśli będziemy mieli dużo żywności, to wszystko możemy wykrafcić. Po prostu, wiecie, rozbrajając żywność w alchemii i tak dalej. I tak, tak się prezentuje właśnie to. Talią idziemy ceką. Głównie dlatego, że stwierdziłem, że po prostu no. Warto zainwestować w lasy, skoro mam plus 35 obrażeń na te żurowilki z lasu. Inne rzeczy to taki standardzik. Wampiry dla lepszych wiosek i mówię szczerze, zdobyłem fajną kosę ostatnio, krawcąc właśnie narzędzia, bo zauważyłem, że paru brakuje. Która daje też bonusy za pola pszeniczne, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o perki, idziemy w takim. Jako, że po prostu chciałbym się jednak skupić też na pokonaniu bossów, to nie bierzemy tych dwóch, chociaż one mogłyby być ogólnie korzystne. A mniejsza z tym, nie będę przedłużał. Zaczynamy! Tak, arsenał. Standardowo, jak najbliżej, musimy po prostu blokować ewentualne pałace Lisza, bo akurat pamiętam, że on się tutaj pojawia. Prędkość chodzenia, tak, tak, dobra. Wszystko ok. Super. Dobra, lepsze. Lepsze, dobra. Wioska. I dobra, w sumie dobrze, że teraz telefon tak trochę zabrzęczał z powiadomieniem jakimś. W ten sposób sobie przypomniał, że w sumie został wyciszony. Co wiecie, w sumie powoduje, że jeśli teraz nawet bym chciał dzwonić, to już jestem świadom tego, że no, zapomniałem wyciszyć, więc będzie dobrze, okej. A mniejsza, bo już się rozgadałem. Stawiamy rzekę, standardowo przy lasach wysokiej jakości. I tak, pora budować trochę tutaj. I powiem szczerze, że teraz się nie buduje, znaczy nie buduje, nie boję nawet budować tego wszystkiego, bo jednak no... Halo, no, mamy kuszników, którzy nawet w niewielkim stopniu, jeśli, to zawsze jakkolwiek bym pomagać. A to oznacza tylko tyle, że no... Po prostu... Jakiekolwiek by to były trudności związane z czymkolwiek, co się tam pojawi, będą one mniejsze. I mam kuszników obrażenia 5, ja tak na sekundę 1. No, nie jest to idealne, ale patrząc na to, ile ich tu jest. Jasne, dobra.
mamy kolejny las. W sumie czemu nie? Dostawię. Hełmik taki sam, inne rzeczy gorsze, nie ma co się przejmować. Gorsze, okej. A jeśli go ktoś zastanawia, czemu pustyni nie kładę, no to standardowy schemat. Kładę tylko ulepszone pola. Te będą służyły mi ewentualnie do robienia jakiejś synergii później. Ale tak, tych w głównej mierze co... Właśnie w głównej mierze tych podstawowych nie mam zamiaru wykorzystywać, dobra. No, licz, nie pamiętam, czy sięga dotąd, czy aż dotąd. Ale tu na pewno sięga, więc... Powiedzmy, że postawię tu tak nawet. Będzie zawsze trochę mniej wrogów w obrębie. I tak, gorsza, wampiryzm zamiast innej obrony. Kusząca, ale jeszcze... Nie na tyle kusząca, żebym to chciał brać od razu. I no cóż... Muszę szczerze przyznać, mamy fatalne rozdanie tym razem. Dosłownie nic nie widzę tutaj, co by miało mieć jakieś wielkie, porządne korzyści dla nas. Okej. Dobra. Teraz powiem szczerze, że muszę się zastanowić. Mamy świątynię błyskawic, która jest bardzo dobra, jeśli dobrze się rozstawi. No dobra, wiecie co? Po prawie półgodzinnej przerwie spowodowanej tym, że domownicy zawołali mnie i w ogóle miałem parę spraw do załatwienia na szybko, które nagle wynikły, stwierdziłem, że postawimy tutaj. W ten sposób świątynia będzie przeszkadzała lub pomagała, ciężko określić. Jakby to powiedzieć, to będzie pomagała lub przeszkadzała się w walce z bossami. Oraz powoli, można powiedzieć, że na tej linii już mogę tworzyć spalone lasy, które będą zdecydowanie wzmacniały nas w wielu sytuacjach, więc nawet nie ma co czekać, po prostu mogą tutaj postawić w sumie mój błąd, ale tak. Właśnie możemy w tym momencie już właśnie szykować się na starcie z Liszem w bezpieczniejszy sposób, nie przejmując się niczym i... Jak płynek nadal do bani. No nieźle. Połowa drogi do Lisza, my nadal nic. Okej, okay, super, kolejne rzeki. O, definitywnie tutaj dostawię. I tak, tutaj zakręcimy w ten sposób, jakoś tak spróbuję. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie. Ale tak, dobra. No nareszcie, jak mam trzeciego poziomu. Fajne odbijanie obrażeń. Ale niestety nic poza tym. No. Jak widać, te lisy, o, wilko, pszczury, totalnie niegroźne. To byłoby kolejne. Dobra. Cmentarz. Nie najmądrzejsza opcja, ale... No niestety. Jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie, jak to ktoś kiedyś powiedział. Inaczej mówiąc, stawiamy... Po prostu jedną rzecz, którą mamy. Byleby jak najmniej pałaców dostał ten nasz... Zesztywniały, że tak nazwę, kolega. Teraz tak, nie wiem do końca, jak to będzie z rozrostem tego wszystkiego. Ale dobra, dwie linie zarezerwuję dla tych lasów, tym samym wzmocnię efekty świątyń. Nie jest to może najlepsza opcja, ale wiecie, nie będę narzekał. Okej, okay, mniej życia trochę, ale 9 do unikania definitywnie biorę. 3 obrażenia na wszystkich? Nie wiem. Bo szczerze naprawdę nie wiem, to jedno obrażenie wydaje się dużo sensowniejsze niż to coś. Właśnie tutaj mam co? O, 2 regeneracji, dobra. Regeneracja definitywnie będzie cennym bonusem, jeśli mamy przeżyć w tych niepewnych czasach. I mieczek czwartopoziomowy, tarcza czwartopoziomowa, no dziękuję, gro. Nareszcie jakaś szansa przeżycia. Okay. Kolejne są grupsy. A tutaj się nie zmieni nic, nie? Dobra. Jest! W miarę okej. Okay. Mogło być naprawdę gorzej. Nie chcę narzekać. I dobra. Wioska, która zaraz może się zmienić w wioskę wampirów. O, z tych trzech opcji powiem szczerze... O, to, że wezmę to. Raz na jakiś czas potężny atak. Może lepsze byłoby wskrzeszenie, ale... Wydaje mi się być... Wiecie, to też dosyć dobre. I okej, okay, dużo mniejsza regeneracja, ale... Inne bonusy, no... Biorę. I jak już przeraziliśmy przez tamto miejsce... Wsujemy wioskę na rzecz wampirów, co prawda tracimy teraz zadanie. I dostaliśmy manytów, ale tym samym już wioska pierwsza będzie się pomału przekształcała w coś lepszego. I w sumie teraz jak tak myślę, to może dobrym pomysłem byłoby przyspieszenie upływania dnia, częściej by mi się to ładowało. Ale cóż... Szykując się na to wszystko, byłem głupi i ja to nie pomyślałem. Więc tak.
Teraz mam za swoje. Raczej piątego poziomu, jeden mniej, ale jeszcze na kontrę, oczywiście. Oblivion, dobrze. Mamy jedną stację czegoś, co będzie naprawdę problematyczne. Jeszcze nie wiem, na co tego go użyję, ale definitywnie cokolwiek to było, będzie tego, musi być tego warte. Dobra. Ucieczka, nie. Nie ma sensu. Jednak zanim coś, to muszę poczekać na naprawdę coś dobrego do postawienia. 8 uników i więcej jeszcze tego. Oczywiście, dawaj to. O, tarczka 18. No i tyle z kontry. Czy wampir uciekł? Właśnie proszę naprawdę powiedzieć, czy on uciekł? Bo tak co mnie się wydawało przez chwilę, jakby on uciekł z bitwy. I co my tu mamy? O, lepsze efekty, co prawda nie ma unikania, ale pozostałe efekty dużo mocniejsze, więc nawet nie ma co czekać tyle samo, więc nie ma sensu. Musi być jakaś umiejętność tego strachu na wróble, definitywnie. A, dobra. Nie mam dalej krwawego lasu, który by trochę ułatwił robotę, no niestety. Więc muszę być naprawdę ostrożny z tym, co gdzie kiedy kładę. A mniej, dużo więcej tego, ale nie ma innych efektów przydatnych, więc pas. Okej, oni oczywiście są bardzo wredni, ale nie ma co się przejmować. I super, dosyć przydatne. Ale powiem szczerze, no to jest najlepsze, nawet jeśli będę chlał mikstury, to będę sobie przynajmniej permanentnie zwiększał moją skuteczność bojową. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował, ale tak. Póki co wydaje się to najsensowniejszą opcją. 9 wampiryzm i no, nie, nie. Ciekawe pozycjalnie. Mniej pure damage, a zwiększasz tutaj o więcej niż 4. O 5 się zwiększa, więc no. Pewnie to była zła opcja, ale też tam będę tym przejmował. Póki co po prostu bijmy, co popadnie. Licząc na to, że dostaniemy chociaż jedną krwawą przystań. Czy krwawą przystań jest. Krwawa przystań, skąd się tylko. Ja, że. Escape. A, faktycznie, tak, jednego wroga usuwa. Fajne, fajne. Ja w sumie nie wiem, czy do końca fajne, ale wracając, bo już się trochę pogubiłem w tym, co mówiłem. A co chciałem? O, w sumie to jest dobre nawet. Nie będzie regeneracji, co prawda? Pomyśl jeszcze o tym. I zaczął mi przyczekać pies. Inaczej mówiąc, widzimy się za chwilę, muszę go uspokoić, zanim zacznie wrzeszczeć aż za bardzo. No dobra. Na szczęście, jednocześnie nieszczęście. Sprawa została rozwiązana szybko, inaczej mówiąc, pies nie szczekał za długo. I możemy wrócić do pilnowania. Momentu, w którym pojawi się krwawy las, czy jak to tam nazwać. Tą krwawa przystań, nawet nie wiem skąd taką nazwę skojarzyłem i wziąłem, ale no wiecie o co chodzi. Dobra. Więc farmimy przedmioty, czekając na tą jedną kartę. Jednocześnie załamując się tym, jak dużo dobrych kart nam przelatuje. I okej, dobra, wioska jest ulepszona. Super. Przynajmniej po jednym problemie. Super, kolejny młotek z pancerzem. Może przydać. Siekiera, lepsze obrażenia, oczywiście, że lepsze i 7 obrony. Tutaj nie. Ale to biorę definitywnie. Więc ta, dobra robota, gro. A mi tyle udasz. Znaczy, udasz tak, możesz zrobić dobrze. Regeneracje lepsze, inne rzeczy nieciekawe. Tutaj to samo, plus jeszcze bonusy. Oczywiście, że biorę. Nadal czekając na jedną, jedyną rzecz. To może mi pomóc. No, bez uników, ale dobra. Większe odbijane obrażenia zawsze. Przy na plus. Tarcza gorsza, gorsza. To jest bardzo dużo efektów, ale nie, nie, nie ma sensu. I nadal nie ma jednej rzeczy, którą potrzebuję do walki z tym liszem. O. Jedno wskrzeszenie albo zbieranie pancerzów. Wskrzeszenie. Nie wiem, czemu czujesz po prostu bez wskrzeszenia, co nie ruszy. Chociaż gromadzenie pancerza też byłoby bardzo dobrą opcją, nie ukrywam. I jak tu z obrażeniami? 7 pancerza w zamian za takie obrażenia.
szczerze zamknę to. O tym jak pokonam Lisza, to może będzie miał sens. Coś. Też sobie Lisz bije magicznie, to nie wiem, dobra. Mam się z nim mierzyć, czy to nie ma sensu trzymać. I powiem wam szczerze, to będzie już ostatnia pętla, na której próbuję cokolwiek osiągnąć. No i to jest piękne. Jeśli zdobędziemy ten las, super. Jeśli nie, to lecimy na Lisza z tym, co mamy. O, nie, nie ma sensu to brać. Tutaj mniejsza regeneracja. Nadal to będę przetrzymywał. Chociaż nie, dobra. Prędzej to wezmę. Ma dużo więcej życia. No i dobra, proszę cię, gro. Daj w końcu tą jedną dobrą rzecz. O, dobra. Nie ma regeneracji, ale ma inne dobre rzeczy. Założymy. Kolejne zdanko. Kolejne jakieś rzeczy. Pewnie kolejne niepowodzenia w gromadzeniu jednej karty, której potrzebuję. Dla świętego spokoju. No i rozwalił. Niestety. No i stracił też obliwiona. Więc co, walka będzie ciężka. Chwila, mamy to. Oj, to jednak nie była jedna karta. Dobra. W takim wypadku może warto byłoby spróbować jeszcze tutaj trochę właśnie podostawiać takich rzeczy, które ewentualnie mogą się dać. Tylko dotrzymy tu zacząć. A cmentarz tu. I czy jest cokolwiek jeszcze innego, co mogę dostawić? Niestety nie za bardzo, więc burb sobie po prostu podstawiamy. 4 pałace. No niestety. Nie jest aż tak źle, jak mogło być, ale no. Jak zwykle nie do końca dobrze to wszystko rozplanowałem, rozłożyłem. Teraz są tego skutki. No jeszcze wylecz, no jasne. Czego więcej mógłbym chcieć w tej gry? Dobra. Z tym się jeszcze wstrzymam na chwilę. Spalone lasy rozstawiajmy. Zawsze to zwiększenie obrażeń. Nawet jeśli delikatne, to zawsze przynajmniej jest, więc wiecie, no. Życzę szczęścia, żebym nie wykorzystał wszystkich wskrzeszeń podczas starcia z nim. I... dobra. Zaraz zobaczymy, co gra ma do powiedzenia na ten temat. Okej, wskrzeszyć się mogę. Mogę też... jak to się nazywa, no... Brakuje mi teraz... jak to się nazywa... Brakuje mi teraz tego, no... słów. Dobra, zgubiłem już nawet wątek, więc zobaczmy, jak to wyjdzie. No niestety widać, jak to wyjdzie. Oczywiście. Pierwsze wskrzeszenie to z 55% stracone. Tak, jak to możliwe, tak, zamknij się, mamy... później przetestuję coś innego, takie inne rzeczy, okej, wszystko. Teraz tak, więcej obrony. Nie ma uniku, ale więcej wampiryzmu, inne efekty biorę. I tarczę zdecydowanie biorę. Mniej obrażeń, ale wszystkie te inne efekty zdecydowanie to wyrównają. No cóż. Wielka chwila. Teraz trzeba po prostu jak najsprawniej przygotować się na starcie z kapłanką. Jeśli o nim chodzi, to niestety ciężko mi powiedzieć coś więcej, poza tym, że jest dosyć wkurzająca. I na wojowniku mogą być delikatne problemy z jej pokonaniem. Konkretnie mogłyby być, gdyby nie parę kwestii, które posiadam. No to oczywiście wezmę. Mam sobie kwestię, czyli parę atutów, które znalazłem, zdobyłem. I w ogóle tak jest bardziej chyba prawidłowiej. Tak dziwnie to określę. I tam mniej obrony, ale więcej tego nie. Obrona teraz jest wszystkim. Muszę trzymać ją jak na jak najwyższym poziomie. Okej, okay, kolejne to. W sumie gdybym tak zrobił wcześniej, to byłby spokój. Niestety. I teraz nie ma miejsca, gdzie stawić tego jeszcze. No smutek. Ale dobra, postawię to tu. W sumie nie szkoda tego nawet. Z pustyniami wstrzymałbym się jeszcze trochę, no i już chyba zaraz będzie najwyższa pora. Dobra, póki co mniejsza z tym. Jeszcze czas zmniejszać sobie HP. Bo to rzeczywiście mogłoby to być dobrą opcją na wielu bossów i tak dalej, tak.
Póki co preferuję zwiększyć sobie obrażenia. I tutaj coś dobrego w ogóle wypadło? Nie sądzę. Właśnie rzeka. Dobra, udało się. Wyprowadzimy z portem w taki sposób, tam jakoś się tam będziemy bawić. A pustynie nadal będą czekać na przemian. W sumie tak jak teraz myślę, co... Te pustynie głównie prowadzą mi służby do gromadzenia książek, które potem będę mógł znowu też przytopić na inne materiały. Tak patrząc na całą książkę, jakoś nie szczególnie chce mi się ich używać. Oczywiście były wielkie, ambitne plany odnośnie korzystania z nich i tak dalej, ale... No wyszło jak zawsze. Dobra. Tutaj to szczerze, bo nie chcę mi się ich usuwać, jak wystarczająco dużo tego poustawiam w tym miejscu, co nawet nie trzeba będzie się tym przejmować. Te, w ten sposób. Szynki, dwie naraz. Konane. Nie dało nic dobrego nawet. No niestety. Teraz strach na wróble i wampir. Przy czym wampir tutaj odesłany. Standardowy schemat. I teraz tak, póki jeszcze mam czas, tak to. Nie. Tutaj dużo obrony kosztem zacenia paru innych cech. Dawaj to. Dawaj ta po prostu. Ja zwampirzyć tą wioskę. Powiem szczerze, że to już chyba trochę za późno. Plus z tym, nie. Zostawię twierdzę wampirów, czy ich siedzibę, czy jak zwał, tak zwał, ale niekiedy indziej. Tak samo jak Obliviona. No i skupmy się po prostu na tym, co jest najważniejsze, czyli... Wow. Może to być cenne. Ale tak, na przetrwaniu i w ogóle. Brońka, takie same obrażenia, jeszcze plus datek speedów. Oczywiście, że wymienię. Jeśli nic nie tracę, zyskuję, na co tylko głupiec by nie wymienił. Dobra, to tutaj, bo czemu by nie. Las, niech będzie tu. No i... Dalej idziemy z tym wszystkim. I tak. Muszę przyznać, w porównaniu do moich ostatnich podejść, które wykonywałem prywatnie, kiedy próbowałem cokolwiek osiągnąć, to jest naprawdę wyjątkowo dobre. I nawet się nie spodziewałem, że tak to wyjdzie, ale jednak... Jednak... No. Jednak jest. Ostatnio mogę nawet tak powiedzieć, z wielkim żalem... Próbowałem osiągnąć cokolwiek, co jest z moich 5 podejść. Powiedzmy, że większość z nich, czyli 4, skończyło się na tym, że nawet Lisza nie pokonałem. No dobra, a teraz tutaj są dwie opcje. No szczerze, obie są dosyć okej. To na pewno trochę wzmocni nas przy tym wszystkim, a to odłoży surowce, przez co ciężej będzie stracić. Ale szczerze, o straty surowców się nie boję, więc bierę jedyną słuszną opcję. Dobra. I co? Ile mamy bonusów do prędkości ataku? 11%, powiem szczerze. Prawdopodobnie zaraz tego wystarczy. Nie powinien się skupić bardziej na innych rzeczach niż na tym. Tak, zdecydowanie. To jest tak, kolejna wioska. Postawił ją szczerze może tutaj. I w ten sposób ta będzie miała wampirów, ale nie będzie problematyczna. A tutaj szybko uda mi się może ogarnąć wszystko i będzie spokój. Dobra. Prawda, mógłbym to zrobić po tym, jak przejdę. W ten sposób po jedną rundę mniej bym miał męczenia się z tym wszystkim, ale... Jak mówię, do kombu po prostu nie jest to dla mnie żaden problem. Bardzo sobie z tymi paroma przeciwnikami. I tak, mniej atak speedu, mniej regeneracja, ale jeden więcej pancerza, dwa więcej pancerza, no. Atak speed i inne tego typu rzeczy nie są teraz problemem żadnym, więc tak. Nie będę się tym przejmował, kierował. W pewności, że nie jestem jakimś, no nie wiem, nekromantą, czy kimś, żeby mi zażarł tak bardzo na tak speedzie. No, dopiero co wymieniałem i już znowu wymiana. A tutaj... ciekawe opcje, ale nie. Nie ma co się tym przejmować, zajmować. Dobra, kolejne takie. Czy jest to w ogóle sens gdziekolwiek stawiać? Niech będzie tu. Nawet dla świętego spokoju bardziej niż z jakimś większym sensem. I mam kapłankę. To też jak... Nie, no nie chciałem tego tu stawiać. Jak w sumie chyba sama nawet gra to nazywała jakiś czas temu. Chciałem muzyczy gdzieś. W sumie nawet nie wiem gdzie do końca. Ale po prostu gdzieś się spotkałem z określeniem Szklana Królowa. Więc tak,
I jesteś coś dobrego? Nie. Nie. No szczerze, moim zdaniem ma to jak najbardziej sens podczas tej styli w ogóle. Ale nawet pomijając taką kwestię, to... No to jakoś tak czujesz, po prostu to psuje do nich to bardzo, nawet bardziej niż... Nie można pierwszy rzut oka wydawać. Ale dobra, co ja tu będę gadał takie głupoty. Po prostu idziemy, walczymy, cieszymy się tym, że żyjemy. Miejmy nadzieję, że nawet spotkamy się dzisiaj z... Chociażby tym, jak mu tam... No, jakimi słów... No, chociaż z łowcą. Fajnie było, gdybyśmy zobaczyli, co się kryje dalej, ale... Jak? Mówiąc szczerze, byłbym zadowolony nawet ze zwykłego łowcy. I w sumie patrząc na to, jakie mamy wielkie bonusy dla tak speedu. Chyba to już najwyższa pora pomału zaczynać robić to, o co mi chodziło. I tak, jako że już tutaj się zmarnowało, to... Zrobimy coś takiego. I tak. No, on jest... Myślałem, że to może zadziała pustynia, no to ale niestety. Widać, że większy priorytet mają te... Świątynie burz. Ja, żeby mnie to jakoś szczególnie dziwiło, no ale te... Szczerze, postawię teraz tutaj tak. Szybciej będzie po prostu. I... Stay. Nie zdążyłem niestety. A szkoda. Dobra. Szklana królowa, dobra. No i niestety widać, że wskrzeszenie pójdzie. A nawet nie wiem, czy ono pomoże. No niestety wydaje się, że nie. No i tak, definitywnie muszę bardziej zainwestować w to, żeby mieć mniejsze attack speedy, bo szybko się męczy, strasznie wojak. No i cóż, nie udało się. Ale to smutne. Przynajmniej nie ma co się martwić. Zgromadziliśmy dużo. Nawet relatywnie dużo, żeby nie było. Powiem, że były większe zdobycze już na pewno. Surowców. Nie tracąc przy tym nic. Jest okej. Okay. No cóż. Zobaczmy, może przy okazji, czy jestem w stanie ulepszyć. To nie, zdecydowanie za mało metalu. Ale dobra. Niestety to było na tyle. I cóż. Następny odcinek, jeśli będzie, to nawet nie wiem, co będzie sobie prezentował. Na pewno jedno co to... Fajnie by było, gdyby on już był tym takim, wiecie, lepszym odcinkiem pod każdym względem. I cóż. Ja w międzyczasie, powiem wam szczerze, prawdopodobnie skupię się na ulepszaniu tych wież. Równomiernie nawet, czy coś. Po prostu głównie z myślą o tym, żeby może wreszcie... podinwestować tak w obóz, żeby, no wiecie, mieć wielkie szanse, ale póki co mniejsza z tym. Ulepszam tą wież na poziom drugi. Ta mała wieża pozwoli nam widzieć potwory nawet daleko od obozu. Ale nie obawiaj się. Te bestie nie będą przerażać moich ludzi. No i inaczej mówiąc, mamy teraz jeszcze lepszy zasięg wykrywania potworków. Super. Jeśli wszystkie tak ulepszą, powiem wam szczerze, czuję, że nie będzie czym się martwić. Fajna rzecz, bo dodaje miejsce do, wiecie, do przechowywania rzeczy, ale... Widzicie, ile to żywności wymaga. No i no cóż, będzie dużo roboty. A póki co naprawdę to wszystko, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, który będzie, no... Albo za tydzień, jeśli wybiorę akurat Loop Hero na to, albo... Nie wiem kiedy, ale dobra, już nie będę może bardziej marudził. Dziękuję wam bardzo za uwagę ponownie, no i trzymajcie się. Hej, hej!